witamy wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy do obejrzenia montażu słowno-muzycznego, który poświęcony jest dzisiejszym obchodom 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. A przygotowany on został przez uczniów gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu. Dzień 11 listopada jest polskim świętem narodowym. Już w okresie międzywojennym w dniu tym odbywały się połączone uroczystości narodowe i kościelne. Obecnie od 1989 roku dzień ten jest także ustawowo dniem wolnym od pracy. Opowiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawe o latach wyznaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy. O wojach mieszka nam powiedz, o słupach nad Odrą stawianych, niech niesie twoją opowieść wiatr Hany i morskie szkwały. Matczynej ucz nas miłości, jak ojciec w życie wprowadzaj, nie żałuj serdecznej troski, za trudy szczodrze nagradzaj. Biel śniegu i żar czerwieni, i orły dumne, piastowskie, to wieczne symbole tej ziemi, najmilszej sercu, bo polskiej. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandarów. Niech ludzie żyją tu dumnie, że taki wydał ich naród. Daj swoim synom, żołnierzom, ten kwiat, jak kiedyś kęs chleba, to oni od wieków strzegą tej ziemi i tego nieba. 11 listopada to symboliczna data. Święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 latach niewoli, rozbiorów, obcego panowania, w końcu 1918 roku odradzało się państwo polskie. Zanim jednak nastąpił upragniony dla Polaków Dzień Niepodległości, przez wiele lat zaborcy próbowali narzucić naszym pradziadom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Tylko dzięki patriotycznym postawom Polaków plany zaborców nie powiodły się. Żyjąc pod zaborami, Polacy wciąż marzyli o wolnej Polsce. Często walczyli o nią i oddawali za nią życie. Tysiące naszych rodaków zginęło na obcych ziemiach, służąc Napoleonowi. To on w 1807 roku utworzył Księstwo Warszawskie. Lecz to nie była jeszcze nasza wolna ojczyzna. Później nastąpiły dalsze powstania, listopadowe i styczniowe, które zakończyły się klęską. Stop!
Polacy zrozumieli, że są słabi, a zaborcy zbyt silni. Wiedzieli też, że nie mogą się poddać. Dlatego dbali o polską kulturę. To dzięki niej wytrzymali lata niewoli. Polska, wykreślona z mapy Europy, istniała. Kiedy 1 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna między Rosją a Niemcami i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. W czasie trwania I wojny światowej Polacy, wykorzystując konflikt państw zaborczych, aktywnie tworzyli polskie jednostki zbrojne, które każde na swój sposób walczyły o Polskę. Często na polu walki odwagi i otuchy dodawały im pieśni i piosenki. Jednocześnie Polacy rozbrajali zaborców, walczyli w powstaniu w Wielkopolsce, w trzech powstaniach śląskich i tzw. wojnie bolszewickiej. Głosowali za przynależnością do Polski Górnego Śląska, Warmii, Mazur i Powiśle. Dopiero w 1922 roku ostatecznie ukształtowały się granice II Rzeczypospolitej. Również w tym roku odbyły się pierwsze wybory prezydenckie, według obowiązującej od 1921 roku Konstytucji Marcowej. Ach, jakże mi nie mówić o tych dniach radości, o tej chmurnej jesieni, gdy szumiejącym wietrze szedł nad miastem rodzinnym pierwszy powiew wolności. Kiedyśmy pełną piersią pili to powietrze, nocą w ciemnych alejach, stłoczeni szpalerem, czekając, aż zapłonie świt nad Belwederem. Jakże Ciebie przywitać, swobodna, radosna? I czym uścić najpiękniej? Chyba tym uśmiechem,
i młodzieńczej poezji burzliwą urodą, co szła śpiewem przez miasto i wracała echem. Dzień 11 listopada 1918 roku to jeden z wielu dni w procesie tworzenia niepodległego państwa polskiego. Z uwagi na symbolikę jest jednak wyjątkowy. 11 listopada 1918 roku rozbrojono niemiecki garnizon w Warszawie, co stanowiło symbol uwolnienia Polski od znienawidzonej okupacji. W tym dniu w Kąpiel pod Paryżem zostało podpisane zawieszenie broni między Niemcami a mocarstwami zachodnimi, symbol zakończenia I wojny światowej. Jednocześnie w dniu tym Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu, symbolowi polskiego bojownika o niepodległość, dowództwo nad polską siłą zbrojną. Był to człowiek niezwykle skromny, który dużą wagę przykładał do takich wartości jak honor, ojczyzna i wolność. Można żyć, mieć serce suche jak orzeszek, malutki los nad warstkiem pić, z dala od stryzot i pocieszeń, na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie uwić, o blasku próg namówić dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo z nagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie, jeszcze żyje cząstką czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w górze lasu. Ziemia ojczysta, ziemia jasna, nie będę powalonym drzewem, codziennie mocniej w ciebie wrastam, radością, smutką, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać jej żyć, ale nie można owocować. Zakładając, iż w długim procesie tworzenia niepodległego państwa polskiego każda data może mieć tylko znaczenie symboliczne. Dzień 11 listopada w pełni może być uznany za symbol święta niepodległości Polski.
ziemię, choć twymi skrzydłami na stary pędź. I ponad żale niewątu skały, i ponad Bałtyk leć orle biały. Leć orle biały nad bujne łany, które uprawia nasz lud kochany. Leć ponad Wisłę, leć ponad Wartę, skrzydła swe białe trzymaj rozwarte. Szarpały ciebie trzy orły czarne, chciały cię wtrącić w groby cmentarne. Potęgi wrogów ci się rozwiały, ale ty żyjesz, nasz orle biały. Dzisiaj zniknęły wrogie nam trony, powiewa sztandar biało-czerwony. Powiewa sztandar, ten pełen chwały, w polu czerwonym nasz orzeł biały. Nasza ojczyzna to kraj szczególny i wyjątkowy, w którym w imię walk narodowych wyzwoleńczych przelano wiele krwi. Wielu myślicieli, filozofów, autorytetów ostatnich lat wielokrotnie to podkreślało. Wśród nich również nasz wielki rodak, papież Jan Paweł II, który często mówił nie tylko o miłości do bliźniego, ale także o miłości do ojczyzny. Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Miejsce urodzenia, wsta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, ulica, wieś, podwórko. Pierwsza miłość, las na horyzoncie, grobie. W dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zboża, zwierzęta, pola, łąki, słowa, owoce. Ojczyzna się śmieje. Na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Dopiero później rośnie krwawi boli. Dziękujemy za obejrzenie i wysłuchanie przygotowanego przez nas montażu słowno-muzycznego, który poświęcono obchodom 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Program przygotowany został przez uczniów gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu. Zaprezentuję Państwu cztery utwory. Jeden z nich za chwilę zobaczycie, posłuchacie i mam nadzieję, że będziecie razem z nami śpiewać. Jest to utwór napisany pod zaborem austriackim przez księdza Władysława Piątkiewicza. Być może, że to nie jest jego właściwe nazwisko, bo w tym czasie wiadomo, że jeżeli ktoś pisał pieśni patriotyczne, czy przynajmniej o zabarwieniu patriotycznym, ten był szykanowany. Następnie zaprezentujemy trzy utwory, które niedawno prezentowaliśmy na Cecyliadzie w Wierzynie. Yeah.
Szanowni Państwo, w tak uroczystym dniu mam zaszczyt powiadomić Państwa, że uchwałą z dnia 29 sierpnia tego roku Rada Miejska przyznała medal pamiątkowy zasłużony dla Gminy Śliborskiej dla folklorystycznego zespołu muzycznego Płomienie, właśnie dla tych Państwa. Proszę Państwa, zespół powstał w 2009 roku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Derczewie, a kierownikiem zespołu jest pan Władysław Grabda, a kierownikiem muzycznym pan Jurek Okulewicz. Ci panowie. Zespół Płomienie koncertuje około 20 razy w roku, więc często. Uświetniając szereg imprez organizowanych na terenie naszej gminy, a także występują na lokalnych imprezach i przeglądach organizowanych poza naszą gminą. Ponadto zespół cykliczny bierze udział w powiatowych, wojewódzkich, regionalnych prezentacjach i przeglądach zespołów artystycznych, z których wraca z dyplomami, wyróżnieniami i nagrodami. Zespół brał udział w 2015 roku w oprawie muzycznej 7. pielgrzymki strażaków na Jasną Górę. Repertuar zespołu jest bardzo zróżnicowany. Są to pieśni biesiadne, ludowe, utwory muzyki popularnej, ale także i pieśni patriotyczne, jak również i religijne. Poproszę w tej chwili pana burmistrza o wręczenie odznaczenia zasłużone dla Gminy Śliborskiej, dla zespołu, a konkretnie myślę, że dla pana kierownika. Tak? Księża, szanowni Państwo, drogie Płomienie, to dla nas wielki zaszczyt, że możemy dzisiaj ten medal Wam przekazać. Dziękujemy za podsycanie jako Płomienie tych idei folklorystycznych i dziękujemy, że jesteście z nami na co dzień i od święta. Serdeczne gratulacje. Panie Władysławie i drodzy Panie. Boga, chwalmy Boga i na zakończenie panience na dobrze.